Siema, tutaj Juas i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Vampire Survivors. No i okej, wracamy sobie po przerwie. Na koniec lutego wyszła nowa wersja, czyli wersja 1.9. I postanowiłem, że dokończymy sobie tą pierwszą przygodę, Czosnkowy Raj. Tam pewnie będą dwa, max 3 odcinki. I przejdziemy sobie później do tego kontentu z wersji 1.9. Tam dużo tego nie będzie, bo to jest raczej jeden z tych mniejszych update'ów, no ale zobaczymy. Na razie skończmy sobie właśnie ten Czosnkowy Raj. Więc okej, chyba nie będę żadnych wzmocnień teraz brał. Wszystkie itemy z przygody są odblokowane, to jest najważniejsze. Także git. No i dobra, weźmiemy sobie kolejną postać. Może niech będzie właśnie Osole Mio. Więcej pocisków. Plus 3 pocisków max na 60 poziomie. Więc niech będzie. Dobra, chapter 5. Jest właśnie tytułowy Czosnkowy Raj, Garlic Paradise. Gdy przerażające drzewo w końcu zostaje ścięte, a z tego chaptera 4, Poe może wreszcie osiągnąć swój cel. Dzięki mocy Czosnkowego Raju może zgromadzić wystarczającą ilość bogactw, aby przejść na emeryturę. No, w końcu. Tak, z pomocą Osole Mio, on też pomagał Poe w tej historii. Więc dobra, poprzednio było 15 minut, teraz mamy pełne 30 z powrotem. Więc jedziemy, Czosnkowy Raj, chapter 5, Osole Mio, let's go. No dobrze, i co by sobie tu wziąć? Zobaczmy w ogóle, bo to będzie ciekawego. No dobrze, więc tak, Requiem Zmierzchu mogłoby być ciekawe. Zarabanda leczenia, ale chyba dla bezpieczeństwa wezmę sobie na początek przebudzenia. A więc niech będzie. No i jedziemy. Tak się prezentuje mapka. W sumie wygląda praktycznie identycznie w porównaniu do poprzedniej. Też jesteśmy zamknięci w takim malutkim obszarze. No i tak, mamy tutaj do wzięcia właśnie. Może czosnku nie będę brał, ponieważ jak widzicie, jest tutaj na mapie i to nawet 10 do zebrania. Więc raczej nie brałbym tego na razie. W sumie laur mógłbym wziąć. Dla ochrony może się przydać. Na początku nie będzie za łatwo z tymi kwiatkami atakować przeciwników, tak mi się wydaje. Dopóki się nie wzmocnimy. Pusta księga, fajnie. Tak, mamy tutaj czosnek i mamy pomerolę, więc ewolucja będzie. Możemy sobie spokojnie zapełnić 6 slotów na skille, także milutko. Dobra, może. A w sumie. Dobra, niech będzie koniczyna. Może być, czemu nie? No i idziemy dalej. Strzelamy kwiatkami znowu z tyłka. I zobaczymy, ilu nam się przeciwników uda pokonać. Na razie same nietoperki. No, często event się widzę pojawia. Koronę też sobie weźmiemy, ale czy na pewno? Tak, chyba jeszcze możemy. Spokojnie, mamy miejsce. Dwóch ewolucji nie będzie. Kwiatki nie mają ewolucji. Lauru też nie zrobimy ewolucji. Na mapie jest właśnie pudełko z cukierkami, więc możemy mieć nawet 8 chyba broni. Tutaj mam 30 minut poziom, tak? To mam nadzieję, że 3 arkany się pojawią, bo z tego co kojarzę, to chyba na tym poprzednim poziomie, który trwał 15, to była tylko jedna. Tutaj mam nadzieję, że będzie normalnie. Powinno być, no nie wiem, szczerze mówiąc. Pierwszy raz gram ten poziom, ale powinno być, mam nadzieję, normalnie. Trzy arkany. Dobra, fajnie, że tu źródełka ze światłem się pojawiają. Będzie można się uleczyć, jakieś power-upki wziąć, miłe. Także dobrze. Dobra, no wiadomo, to jest historia Poego, no ale przecież nie będę cały czas Poem grał. Bez przesady. Pancerz w sumie też byłby niezły.
Dobra, niech będzie pancerz. Pewnie wezmę boski rodowód później, znając życie. O, zamrożenie. Dobra. Dalej. Ice Edge. Zamrożenie wszystkich przeciwników. Bardzo miło. Akurat tutaj się przyda chyba na początku. Później już troszeczkę mniej oczywiście. Dobra, puste serduszko. Szatan serduszka, dobrze. Mamy już. Co tu jeszcze sobie wziąć? Dobra, jedną broń wiem, na pewno jaką. Zobaczymy dalej, jak to będzie wyglądało. O, ten krzyżyk, nie przepadam szczerze mówiąc za tą bronią. Co jeszcze tu możemy wziąć? O, nie jestem pewien. Weźmy ten rozpylacz na razie. Wrzucajmy więcej kwiatków, później zobaczymy, co ja tu jeszcze będę chciał wziąć. No, dobra, jedną broń na pewno mamy. Czy ja mogę wziąć pentagram? Nie pamiętam, czy ja kupowałem pentagram w tej przygodzie. Ale dobra, wezmę tą magiczną różdżkę na pewno. Jeszcze jest jedno wolne miejsce. Także okej. Dobra, jeżeli to będzie działać tak jak ten las, pierwszy poziom z podstawki, no to ten pierwszy boss, który tam lata, powinien dropić ewolucję. No ale zobaczymy. No i lecimy sobie tak dalej. Muzyczka, milutka w tle. Muzyka z Vampire Survivors jest fajna. Można sobie ją wrzucić gdzieś do innych filmów, jeżeli nie chcemy praw autorskich. W sumie chyba tak mi się wydaje, że muzyka z Vampire Survivors może być wrzucana. No jeszcze nigdy nie dostałem praw autorskich za muzykę z Vampire Survivors, jeszcze ani razu. Ile już tam odcinków nagrałem? 90 chyba niedługo będzie, także no to są fajne kawałki. Zauważyłem, że z gierek indie właśnie fajnie sobie jakąś muzyczkę wrzucić czasami. Super Meat Boya też jest fantastyczna na przykład. No i dobra, piąta minuta. Muzyczka z Tekena jest fajna. Tekken też wymiata, oczywiście. Fantastyczna gierka. Dobra, co tu się dzieje? Kolejna skrzynka, ta na dole po lewej chyba daje ewolucję. Tak mi się wydaje. Ale spokojnie, spokojnie, jeszcze nie mamy żadnej broni ulepszonej na maksa. O, jeszcze więcej szczęścia, super. Dobra, no cieszę się, że wyłączyłem to koło fortuny, szczerze mówiąc. Bo tutaj jakby się trafił, no Drowner to może nie, bo pewnie jakoś tutaj dałoby się go ominąć, ale Stalker to nie wiem, czy ja bym przeżył, jakby się pojawiał. Dobra, szybkostrzelność na maksa, na pewno bardzo przydatna rzecz. Nie ukrywam. I jedziemy dalej. Ulepszym jakąś broń w końcu na maksa. Magiczna różdżka jest najbliżej. Beach fajnie by było też ulepszyć. Coś do leczenia byłoby bardzo miło. Okej, możemy jeszcze jeden skill wziąć. No, krzyża bym nie chciał raczej, jeżeli chodzi o broń. Ale Rune Tracer byłby fajny. Może świętą wodę, jeszcze ten przyciągacz wezmę. Tylko wtedy by nie było tego Candelabradora, tak to się nazywa, ten świecznik, co zwiększa obszar. I szpinaku, a to są fajne rzeczy w sumie. No zobaczymy, na co będę miał ochotę. Dobra, jak się koronka pojawia, to koronę ulepszamy. Na pewno też się przyda. O Jezu, wpadłem w jakąś skrzynkę, która przed chwilą wypadła. Mam nadzieję, że to była ta zwykła skrzyneczka, a nie ta z ewolucją. Akurat ewolucja magicznej różdżki tutaj nie będzie taka zła, bo zwiększa mi się ilość pocisków. Nie byłoby złe, ale czy ja nie mogę czasem... Zaraz.
A, nie mam odblokowanego, widzę. Pierścienia Gromu. Ale zaraz, skrzydła mógłbym wziąć, przecież tam jest Fandango. Z tego jeszcze ewolucję mógłbym zrobić w sumie. Czemu nie? Dobra, dalej. Duże zombie. Zombie. Się pojawia. Psy kontra zombie. Proszę bardzo. Mamy nowy tytuł. Na jakiegoś tower defense'a. Było Plant vs. Zombies, to może jakieś Dogs vs. Zombies? Czemu nie? To mogłoby być ciekawe. O, jeszcze jeden poziom. Zaraz powinien być, chociaż teraz może być problem, bo są grube nietoperki z tej 9 minuty. Pamiętam, że one zawsze miały trochę więcej wytrzymałości niż reszta. Ale dobra, damy radę. Ostrożnie, Julias. Nie zbierz tutaj niczego przez przypadek, ażebym tutaj się wbił na górę. Tu jest różaniec. Dajcie mi różaniec. Dobra, jakoś tutaj tu przejdę. Przejdę. Chyba bossa zabiję na górze. Tego z 10 minuty przy okazji. To fajnie. Tam na pewno jest ewolucja. Ale chyba z tej skrzynki tutaj też jest. Zobaczymy zaraz. Tylko muszę, kurczę, znaleźć ten ostatni poziom tej różdżki. 11 minuta, no zobaczymy, czy się pojawi Arkana. Mam nadzieję. Jeżeli się pojawi, to jeszcze nie będę przyzywał, a może już przyzwę, no nie wiem. Zobaczymy to pudełko z cukierkami. Zastanawiam się. Dobra, z tego nietoperka powinna wypaść Arkana. Zobaczymy, czy tak będzie. O, teraz przy okazji będzie dużo poziomów. Przy 11 minucie, jak jest tyle tych szkielecików, pamiętam. Zawsze lubiłem ten moment. Dobra, jest. Poziom 8, to sobie otwórzmy. A nie ma ewolucji. Chyba, że to nie ta skrzynka. Ale raczej to była ta pierwsza, no dobra. Czyli tu nie było. A, jednak jest, dobra, jednak jest. Chyba, że to jakaś inna skrzynka już była po 10 minucie, bo nie patrzyłem dokładnie. A nie, tu nie ma ewolucji, po prostu piątkę trafiłem. No dobra, po prostu piątkę trafiłem, czyli nie było ewolucji na początku. No dobra. W takim razie dajcie mi to, bo tu na pewno będzie. No i fajnie. Święta różdżka, super. Jest Arkana, okej, czyli będzie też trzecia Arkana. Będzie trzecia Arkana. No, tylko czy ja trafię ten szał? O, trafiłem akurat. Poszczęściło mi się nieźle. No, co ja chcę? Boski rodowód czy szał? No, chyba wolę dodatkową broń mimo wszystko. Więc wezmę to. No, ale teraz spokojnie. Bo się chaos zrobił malutki. Żebym czegoś nie podniósł, czego nie chcę podnieść. Ale raczej będzie git. No trochę mam ograniczone teraz pole manewrów, muszę przyznać. Troszeczkę. Muszę uważać, żeby nie wejść w te rzeczy. A z drugiej strony tutaj sobie mogę teraz chodzić, bez problemu. Na górze. O właśnie, pięknie się tu wszystko pojawiło. Teraz nie ma problemu, możemy sobie tu wszędzie biegać. Muszę pamiętać, że co 2 minuty jest to przyciąganie wszystkich itemów. Dobra, no jeszcze jeden skill i broń. No chciałbym to Fandango wziąć, ale skrzydeł potrzebuję do tego. Kurczę, no chyba mam te itemy w puli. Bo szczerze mówiąc, to nie pamiętam. Chyba kupowałem je w poprzednim odcinku, czy jeszcze wcześniej. No zobaczymy, no jak będzie jedno, to raczej drugie też powinno być, mam nadzieję. O, rety, nie pamiętam. Dobra, kolejna skrzynka, więc w sumie... Tak, mogę już jej podnosić. I fajnie, krwawa łza, leczenie, super. Okej, plus 3 do ilości, jeszcze będzie plus 1 dodatkowe na 60 poziomie.
Także fajnie, będziemy szczyloć dużą ilością broni. Znaczy broni, może pocisków, lepiej brzmi. Dobra, kończą się poziomy i nie mogę znaleźć tych skrzydeł, ani tego fandango. Czy jak to tam się nazywało? Fandango to chyba po ewolucji dopiero. Nie pamiętam dokładnie. Ale nie mogę tego znaleźć. Może być problem za moment, jak się skończą sloty. I trzeba będzie coś wybrać. Zastanawiam się, czy nie wziąć po prostu duplikatora. I jeszcze sobie te ilości zwiększyć. I po prostu wziąć jakąś broń bez ewolucji już. A, albo ten krzyż mogę, no tak. To chyba tak zrobię. Wezmę duplikator i ten krzyż, niech będzie. I tak, czemu nie? Dobra, już nie mam miejsc. Zobaczymy, co się trafi. Jeszcze tam mam niby dwie zmiany, ale te dwie zmiany chciałbym zachować na arkanę mimo wszystko. Dobra, jest trzecia ewolucja, fajnie. Dobra. Wybuchy przy odwetach. Ślicznie. Dobra, dalej. O, No Future to będzie fajne na tej mapce, jak jest tak zamknięte rzeczywiście. No i nie mam już za bardzo czego wybierać. Usuńmy te ptaki, bo ich na pewno nie będę chciał. 15 minuta, tak? Weźmy sobie różaniec, pokonajmy bossa. Dobra. No dobrze, niech będzie ten krzyż. Czemu nie? Gdzie jest krzyż? Znaleziony w końcu. I co, ja chciałem duplikator wziąć, tak? Chyba tak. To będzie fajnie działał, akurat jak mamy taką dużą ilość, tak czy siak, z tą postacią. No teraz się skrzydła pojawiają. Troszeczkę za późno. Ale nie wiem, czy ja to fandango mam nawet. Jeszcze się nie pojawiło. Chyba, że to rzadka jest szansa w puli, może i tak. Dlatego się nie pojawia. No, zaraz, skoro już mamy 6 broni, to możemy sobie czosnek podnieść. Czemu nie? O, dobra, podniosłem 8, to pozostałe 2 zniknęły. Myślałem, że będę mógł podnieść poza limit. Ale w sumie tak, faktycznie jak się coś maksuje. Pamiętam skilla, jak się maksowało, to potem mi znikały z planszy na przykład. No, trochę zmarnowałem wtedy potencjał. No pamiętajcie. Nie maksujcie skilli, jak są na mapie, bo was zmiotą z planszy. Pff. No dobra, może nie o to chodziło. Ale wiecie, co mam na myśli? Musiałem zrobić taki żarcik mały, taki jokę dziwny. Wszystko już, wszystko, dobra. To teraz możemy sobie podnieść pamerolę w takim razie. Również na maksa. No i git. Kolejną skrzynkę możemy podnieść, bo jest czosnek. Fantastycznie. No i jeszcze jedna ewolucja. I to w sumie tyle. Możemy czekać na koniec poziomu. Mam jeszcze jedną arkanę, to w sumie wziąłem jakąś arkanę pod złoto. Chciałbym jeszcze trochę kasy nazbierać, żeby wszystkie postacie odblokować. Jakby się udało. Może jakaś arkana pod złoto, coś tam jest, pamiętam. Że jak się zbiera woreczki złota, to gorączka złota się pojawia, coś było takiego. Jeszcze mamy to pudełko cukierków, ale ja się wstrzymam na razie z tym. Bo może bym trafił w skrzynce jakieś, to by było ciekawe. Chociaż nie wiem, czy mogę trafić pudełko cukierków. W trybie przygód. Jak nie wiem, czy mam odblokowane, czy nie, nie pamiętam. Czy jest odblokowane, bo wiem, że arkany są odblokowane na pewno. Relikwie odblokowane w tych trybach przygód. Nie pamiętam, czy pudełka cukierków są. Nie pamiętam, czy zbierałem w poprzednich odcinkach. Czy mi się zdarzyło. Nie pamiętam kompletnie. O, a propos gorączki złota, chociaż za dużo kasy to ja nie zdobędę z tej gorączki złota, widzę, tak czy siak. Dobrze, jest krzyż na maksa.
Więc możemy zrobić ewolucję. Od razu podnieśmy sobie tą skrzyneczkę. Ale nie, no chyba nie będę mógł zdobyć pudełka z cukierkami. No nie pamiętam. Wiecie co, nie będę czekał i się bawił. I tak 10 minut zostało. Wezmę to od razu. No tak, tylko chyba żadna z tych broni... Ventosacro mogę wziąć. To się chyba połączy, tak? Z tego co pamiętam, to tak. Super. Czyli jeszcze jedną ewolucję uda się zrobić, fajnie. Jest maksymalna ilość, plus 6, jaką mogliśmy zdobyć, fantastycznie. Plus 6 pocisków. No, do większości broni, które mam. Chyba tylko Laur. I nie wiem, czy pożerasz dusz. Czy tam ilość też wpływa na pożerasz dusz. Laur i pożerasz dusz, a poza tym... Poza tym... Chyba reszta broni działa z tym, z ilością. Także super. Dobra, jest to ostatnia arkana. Mamy dwie zmiany, zobaczmy co to będzie fajnego. Dobra, sarabanda leczenia. Chyba nie będzie mi potrzebna. Coś innego może. Te eksplozje broni, ale tylko jedną broń mam. A nie, jeszcze Room Tracer. Chociaż nie wiem, czy to by działało na ewolucję. Pawa astronomia, bugalo złudzeń. A, to złote disco, tak? Chciałem coś do złota, tak? No dobra, to niech będzie to. Troszeczkę więcej może kasy, dzięki temu zdobędę. Dobra, jest na maksa Ventosacro. Czas na przełamanie limitów. No i czekamy na skrzyneczkę, żeby zrobić teraz już na pewno ostatnią ewolucję. No i jest. Super. A nie, Boże, super pudełko mi wydropiło. Czyli mogą tu dropić pudełeczka. No bo jak mi wydropiło super pudełko, to zwykłe też na pewno mogło. O, rety. No dobrze, w takim razie, co by to było fajne? Pierożki ze wskrzeszeniami. Ale chciałem mieć to sklepienie niebieskie. Tylko ciekawe, czy się pokaże. A zobaczę z ciekawości. Czy tu się pokaże? Patrzcie, pokazało się. Jak nie zrobiłem ewolucji, tylko wziąłem ewolucję z super pudełka. To się tutaj pokazało. Zaliczyło to, tak jakbym sam to zrobił. Okej, ciekawe, mimo że skrzydeł nie mam. Ciekawe, nigdy czegoś takiego chyba wcześniej nie zrobiłem. Że pierwszy raz miałem ewolucję broni z super pudełka. Chyba pierwszy raz coś takiego zrobiłem. A to ciekawe, czemu mi nie zrobiło ewolucji? Tylko mi dało super pudełko. Okej, ciekawe. No może po prostu to była skrzynka, która nie gwarantowała ewolucji. Po prostu. O, bo tutaj już na przykład mam. No może tak było, faktycznie. No bo wiem, że pudełka się dostaje, jak wszystko jest ulepszone. Wszystko na maksa, razem ze skillami chyba też. Ale myślałem, że ewolucje też mają priorytet przed pudełkami. A tutaj proszę. No dobra, czyli wszystko. Czekamy w takim razie na pana żniwiarza. O, no tak, zapomniałem kompletnie o tym, że na 80 poziomie Osolimio ma transformację. Przecież jest jedną z trzech, czy czterech teraz? Chyba jedną z trzech postaci, która ma transformację na 80 poziomie. Kompletnie o tym zapomniałem. No to super, jeszcze transformacja wskoczyła. Elegancko. Piękne są te transformacje, muszę przyznać. W tej gierce, w tych postaci, ładnie wyglądają, ślicznie. Dobra, finałowy boss. Różańcem go sobie zniszczymy. No i ślicznie. O, zapomniałem, że te orologiony są ulepszone. No, zapomniałem kompletnie. Jak mam to sklepienie niebieskie. No, w sumie tak przez przypadek wyszła
postać mocniejsza niż chciałem, żeby była. Bardzo fajnie. No dobra, i tyle. Końcóweczka. Możemy sobie tu jeszcze zebrać. Co tam zdążę? Pięknie. Setny poziom na koniec. Fantastycznie. Zakończenie idealne, muszę przyznać. Dobra, teraz niech Laur się wyczerpie, żeby żniwiarz mógł nie załatwić. Trzeba poczekać trochę. Dobra, jest. No i super, ślicznie, z kasą też ładnie wyszło. 12 tysięcy ponad. 50 poziom. Odblokowaliśmy spokojny spoczynek za osiągnięcie 50 poziomu w Czosnkowym Raju. No i dobra, o ile się nie mylę, to chyba jeszcze zostanie nam jeden odcinek tego pierwszego trybu przygód, z tej pierwszej przygody. No i później zobaczymy sobie właśnie ten update 1.9. No i znowu sobie wrócimy do reszty przygód. A jak na razie, jeżeli chodzi o ten odcinek, oczywiście, no to już by było na tyle. Siema!